No i witam, witam. Ten sam dzień, co w poprzednim odcinku, gdzie łowiliśmy sandacze na bulwarach szczecińskich. Muszę się doświetlać latarką, bo jest ciemno jak 22 października, wieczorek, godzina 19. Za chwilę odpalamy streama z Michałem Hełkowskim. Właśnie po mnie podpływa. Także za chwilę wsiadam na łódkę i co? I odpalamy streama i lecimy ze szczecińskimi sumami. Zapraszam na przygodę. Witam! To ładnie podświetlone. Ale śmierdzi sumem normalnie ta łódka. Nie, to jest baza rybacka. Aha, to dlatego. No nie, no to już liczyłem na to, że mi powiesz, że śmierdzi sumem, bo często wyciągasz. No, to jest, były mierzone większe. Witam w ogóle, jeszcze raz. Siemka. My się już dzisiaj widzieli, że Michał dzisiaj jest moim przewodnikiem i postara się, żeby taki nieudolny typ jak ja złapał szczecińskiego suma. To tyle i za chwilę odpalam mi streama i resztę już będziecie widzieć z perspektywy po prostu twitchowej, razem z czatem, ze wszystkimi widzami, także zapraszam serdecznie. Halo, halo, słychać nas? Witam ponownie, witam, witam. Powiedzcie, jak nas słychać? Dobrze? Trochę przerywa. Teraz jest super, jest git? Obydwa są dobrze? Cześć, słychać mnie też? Dobra, dobra, bo będziemy teraz płynąć z 10 minut co najmniej, na pewno, no, ślizgiem, więc ubierz się. Dobra, to ubiorę. Kamerkę przytrzymaj. Dobra, trzymaj się, a tu spokojnie. Jo, gotowy, możesz napi***ać. No to lecimy. Ale ciemna noc jest, ja pierdzielę. Ciemno jest, no. Tutaj jest majster. Ale ciemna noc, wyjdą największe byki. Nie musisz krzyczeć, bo masz tu mikrofon. Ja wiem, ale i tak nie słyszę. Jak taki ten, jak głuchy dziadek. Tak. Ale piździ trochę, no. Piździ trochę. No, ale to wiesz, dlatego, bo płyniemy, co nie? Bo no, będziemy tam stać. A będzie okej. Okay. Dzisiaj, okay. Dzisiaj ciepła noc, bo 10 stopni tak. Wczoraj było mega ciepło. Wczoraj to było z 15, ja w samej bluzie byłem. Tylko ja wczoraj byłem 2 godziny, a dzisiaj to popływamy, co nie? A wczoraj coś walałeś? Nie, ja wczoraj tylko byłem sprawdzić, czy te duże ryby, co ci pokazywałem, dzisiaj były. Ale wczoraj był inny kierunek wiatru i uciąg wody był strasznie i one chyba leniwe nie chciały, wiesz, wyjść. No, no. A dzisiaj inny totalnie jest wiatr, woda stanęła. I mam nadzieję, że te leniwe, bo to wiesz, to największe to są leniwe śmierdziele, wyjdą coś zeżreć, bo jeszcze ciepłe są dni, one wtedy wiesz, muszą się na zimę jeszcze najeść. Tak. A teraz jest szansa, wiesz, w takim okresie jak teraz, złowić dużego, naprawdę. Może to nie jest tak jak w wakacje, że wiesz, co wypłynięcie jest kontakt z rybą, no ale wiesz, jeden, drugi, trzecie wypłynięcie i siądzie na przykład duża ryba, co nie? No, 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 no. To obsiadło. A teraz wszyscy na sandacze ruszyli, więc nikt za sobą nie pływa. To nie są pokute przynajmniej. No i przede wszystkim po tej powodzi, co tutaj przeszła, dwa miesiące prawie, nie, miesiąc nie było można pływać i one, wiesz, uspokoiły się trochę. No, no, no. Łabądzie. Ale widoczki, co? Widzowie. A masz fajnie doświetloną tą łódkę. Moja tak mocno nie jest. Moja jest tak lżej trochę, nie? No. Ja to jest moja trzecia skilla, co nie? Trzecia. Trzecia. Bo jeszcze mam czwartą tą w Hiszpanii, ale tą specjalnie chciałem taką 390 małą, bo do łowienia aktywnego. Wiesz, łowienie aktywne to jest, proszę zobaczyć no, dzisiaj, no. To jest szybkie łapanie ryby. Na przykład ja z Grzeszkiem jak łowimy ryby, to na przykład na 9 biegu ja dopływam rybę, która płynie i spróbuję je zjechać, wiesz, zestawem przez koło mordy. Sam rej, no, no. I wiesz, to nie znaczy, że weźmie, tak? No tak, ale no, no. Jesteśmy w stanie dogonić, a dużą łodzią po 5 metrów to ciężko, wiesz, skręcić. Nie masz zwrotności i tak dalej. Tak, no, nie no. Ma no. Dobra, ja sobie tu powoli sobie przygotuję. Jak wszystko. Ciemno, ja PD! No zapalę ci lampę jeszcze. No, ja jeszcze sobie ryby popuszymy. Nie, to im nie przeszkadza. Dzisiaj nie coś, czuję to. No ja też, bo taki spontan. Ja przed kurwa rybami opróżniłem, także dzisiaj coś pyknie, czuję to. Trzymaj wędkę. O kurwa, już? No będziesz trzymał. I słuchaj, teraz robimy tak, ty trzymasz zestaw u góry, co nie? No ja wiem. I nic nie robisz do momentu, kiedy ci powiem, zjeżdżaj w dół, powoli. Za maksa? O to są te wagnerowskie, kurwa. A tu, co ty, będziemy łowić tylko na wagnerowskie. Tu nie ma żartów, to no, drogi sprzęt jest. 5000 komplet masz. 5000 łapię mam teraz? Wędka 1800, kowrotek 3. No ale ten kowrotek, co masz teraz, to właśnie ja w Hiszpanii teraz tego 261 na tą plecionkę, na ten kowrotek właśnie. No i wiesz, ja sobie płynę teraz, co nie? No, no, no. I na razie sobie powolutku pierwsze ryby, które będę chciał szukać, to idziemy pod burtę podmytą, czyli pod krzaki. Tam będę ich szukał, to będą takie burty podmyte, takie półki, czyli jakbyśmy się patrzyli, to jest tak. Co nie? No, no, na środku siedzą w tej. No, no, no. I jak on w środku siedzi, to go nie zobaczy, ale czasami gdzieś ogon gdzieś przeleci, pysk gdzieś przeleci, głowa. Ale coś tu jest tych ryb, widzę. No, na razie to wiesz, spokojnie musimy. To jest z Garmina, jeżeli chodzi o plotter, masz najlepszy, co nie? Słuchaj, najlepszy jest Hummingbirda. To wiem, każdy łowi na to, co lubi, co nie? Ale jeżeli ja łowię na tym Garminie już, wiesz, x lat. Nie, no wiadomo.
Tak, to wiesz, ja się śmieję, bo ja mam nauce po prostu Hummingbirda, wiesz? No wiem o tym, wiem. Teraz zaczną się fajne miejsca, gdzie będziemy szukać jego. Przy żywcu tak samo jak przy rasuwach oddaje? Przy żywcu będzie albo strzał taki, że ci wędkę zabierze, albo będzie taki strzał, że nawet nie poczujemy, że jest branie. No to lepiej, żeby nie zabrał, bo to 5000. Nie mam tyle na koncie. Kowrotek do nie wygląda. Fajny, że jest taki kolor styce, taki miedziany. Patrzcie, widzowie. Kowrotek za 3 koła. To jest ze złota kowrotek. Specjalną serię zrobili dla influencerków, żeby taki bandura na przykład się nie brzydził, go chwycić do łapy, jak pojedzie na sumy. Wiesz co, przemieszczamy się. Dobra. Podniesiemy żywca, sadzimy tutaj, bo tutaj ryb nie ma, kawałek się przestawia z 200 metrów. I wiesz, załóżmy, jak byłby, udałoby nam się jakąś rybę skusić, to tak wcinasz i wstajesz tam, co nie? I tam se kolano tam opierasz i se tam. To jest, ona się nie wywróci, ta łódź. Dobrze, kolano opieram gdzie? Tu od... No jak chcesz, czy możesz na stojąco nawet, co nie? Pierdolnego, normalnie, windę mu robię, kurwie i wyciągam. No od razu go na wyprostowanym kiju do góry. Tak jest. Widzisz, to jest wrak zatopiony. Gdzie? Tu zaraz. To? To jest wrak zatopiony. Tu macie wrak zatopiony. To jest statek. Teraz wam pokażę nawet okno w statku. Komuś dobrze napłynąć. O, sumik. Tak, sumiki. Lub sandacze też tutaj. Metrówki małe. Gdzieś okno? Patrz, czekaj. Tam, tu, nie? Tu. No. Tu. Okno statku. I one tam wpływają często. No siedzą, to na pewno. No na pewno w kajucie. Opa, kolejny tu. Zajebiście to widać. Dobrze w chuj. Fajne, co widzowie? To na Czorsztynie fajnie mi pokazywał ten zatopioną wioskę na bocznym sonarze. O, no. Fundamenty, wszystko normalnie, zajebiście to widać. No to w Hiszpanii też domek z kominem, z wejściem, drzwiami normalnie zatopione. Siema. Dobry. Nie ma? Ja powiem ci, przepłynąłem naprawdę kawał wody i nic. Zaraz do centrum czekam. Tutaj pod tym mostem złowiłem 245 i 241. Przydałyby się. Początek roku. Ty, a to jest tołpyga. Patrz. To jest tołpyga? To? No, to nie sum. To nie sum? To nie sum. Czekaj, zobaczmy go. Chyba jaki garba ma. No to... Garba ma w chuj. No, jak delfin, kurwa, butlonosy. Ty, no patrz. Ta, dziwny, jakiś taki wygarbiony, kurwa, no. Patrz, teraz jak foka. Ta, ty. Pa, może to foka. Ty, może foka, kurwa. Nawet tą płetwę z boku widać taką, nie? A ja widziałem fokę. Już sam na Instagramie, na wodach morskich przy Stoczni Szczecińskiej. Normalnie patrzę, co to tak się z wody wyszła. Taka głowa, oczy, ja mówię, co to, nurek? Patrzę, a to foka. No te kurwy mogą tu wpływać w sumie. Tak, one wpływają. Na dół. O, stop. O, uderzyłeś. Jebnałem go w plecy, kurwa. Ja się boję, że ci wędkę złamę, bo to tak blisko tej barierki podpływasz naprawdę, kurwa. Tu właśnie tak wcinałem tutaj 240. No zajeb, no. Tak mówię, że echosonda łowi ryby. Ma pod mordą zestaw, tego na dole spróbuj. Dobra, na dole, na do kija. O, dobra. A ten niżej trochę? Może dać niżej, no. Było. O, wy chuj, widzicie, sorry. Ty, no nawet te małe nie chcą. Ma pod ryjem, kurwa, płotkę i nie chce. Dobra. O kurwa, chyba mu zajebałem. Do góry. Gdzieś jak pogonił za tobą? Poszedł lekko, no widziałem, tak, że idzie, odprowadza. To właśnie ten tutaj, na dole właśnie, ten tutaj, o, ten tutaj właśnie tak. Ten niżej, no. Do góry, dobra, stój, no, wącha. Michał, on go nie chce. Bo małe są, dlatego nie chcą. Dużego namierzymy. Się boję, kurwa, że ci ten kij złam jak pierdolne w tą barierkę. Dawaj tego kija z gumą teraz. Trochę gumą pomajtamy im tutaj pod mordą. Ten jest fajny, ten u góry. Ten tu? No. No, kurwa, 1,60 m. No, gdzie masz gumę? Tu. Podwin, ja tak. Przesunę się troszkę na... A także mu nad głową przeciągnąć. Tak, zjeżdżaj do niego. Ja jestem. Tu, a tu dawaj jeszcze, zjeżdżaj. No idzie. Pomajtaj. Patrz, nie! Kurwa. Odpuścił, a już był zainteresowany. Wiesz co? Dawaj żywca teraz. Jeszcze zestaw. Dobra, o, tu, dobra. Gdzie on tamtego z tyłu, nie? I trzymaj, jeb. Patrz, puścił. Zjechałem. Ale było strzał? Było, pociągnął. O, idzie drugi raz, patrz. Kurwa, ja tu czuję, jak dotykam plecionką murku. No i o to chodzi, ma być ekstremalne łowienie. Zjebałem branie. Za szybko mu chyba pociągnąłem, trzeba było mu dać. Ale tu jest, ja p***olę, jeden na drugi. Wszystkie z osiedla się zbierały. Bo tam chyba zaczepiłeś się coś, czy nie? Tak, coś. Dobra, zaraz odczepimy. O kurwa, sorry. Dobra, na luzie. Pokaż, czy tam żywiec jest. Ale za k***ym. Ale dzwona za k***ym. Ale tak mnie kurwa stresujesz tym podawaniem pod tym. A, bo ja wiem, ile to jest warte, tak dalej, że widzę tą rybę. A ta ryba też nie jest jakiś kurwa olimpijczyk, żeby był warty tej kurwa zabawy. Przecież ty kurwa na centymetry silnikiem kurwa dziobowym obok przęsła kurwa siedzisz. A tamten wtedy kurwa zassał delikatnie. No złapał, ale no capnął za ten, ale zjechałem. Wyrwałem mu z ryja to. Trzeba było mu popuścić i... No to wiesz, jakby to była dwumetrowa ryba, to bym zjechał cię, ale to ten... No takim tym... Ale to tylko 1,90 m. Ale zjechałem.
Tam jak młody. Gdzie mam zestaw, bo nie widzę ciebie. Niżej wędka, niżej. O, ma pod mordą. Niżej wędka, niżej. Minecraft jak chuj na tym ekranie. Dobra, teraz. Mam pod mordą teraz. Kurwa, ma pod ryjem i nie chce. Stań na nogi, ja ci powiem kiedy opuścisz zestaw od nocy. Nie wiem. To minimalnie jest kurwa. Że od nocy puknąć, tak? Tak. Na razie przejedziesz mu koło mordy, bo on leży, co nie? Aha. Ma pod mordą. Chapaj kurwa tą płotkę, ty śmieciu jebane wąsaty. A jebim teraz o glebę. Czekaj, jeszcze nie? Zakłócenia od filaru od mnie. Od filara jest, tak, no. Tak, ona mnie już nie mogę dobrze do niej dobrać, cię, no ale miał pod ryjem na pewno już nieraz. No, może on kurwa zdechł jest i tam leży. Może tak, może jak... Chuj jebane się nie rusza, teraz, bo zdech kurwa. Teraz dawaj. Jemni. Ruszył się. Dobra, lecimy do centrum. Ciężki przeciwnik, trzeba byłoby na nim tu się mocno skupić, wiesz? Tam będzie trochę ryb, tam ponapływamy. Siema Darek! A nie, płynę do centrum. To, a ja w ogóle co gadałem? Tam były małe same, w centrum są, bo tam cały czas śledzę, ale nie chcą uderzyć, co nie? Ja byłem o 4 rano, to całą noc waliłem na zasadami. No. Gdzie 4 rano na Kolumba to jest Kongo, nie? Tak? Tak 4 metry pod powierzchnią, wiesz, tak powiedzmy, że no. To jest patrol taki, jeden za drugim. Ale sumy? No. Duże? No, o 4 rano to ja cycka przytulam, co nie? Jak jeszcze pracowałem w meblarstwie no. Przez chwilę, przez rok, montowałem kuchnie robione na wymiar, to byliśmy ten w Bydgoszczy, to jest ulica Grodgera, taki wieżowiec nowy no. był budynek postawiony, też tam jakiegoś gościowi kuchnię montowaliśmy, to też z balkonu miało na te, nie? No. A tam brda chyba jest, czy co to chyba płynie? To też by szło łapać z balkonu. Kurwa, jakie widoczki, proszę bardzo, centrum miasta, łódeczka, wszystko się ładnie świeci, podświetlone, widzicie kurwa? Ale ładna jakość jest, nie? Jak to widać na streamie, bo na kamerce zajebiście. Na dół. Ja, teraz wreszcie dobrze przelecieliśmy. Ale to było dobre podanie, to nie? To idealne, to już powiem ci. Lepiej kurwa nie mógł dostać pod ryj. Szmaciarz. Może ma kurwa te, zapachu nie czuje, katar może ma. Albo wąsy mu ktoś kurwa przyciął i nie poczuł tego żywca. O, dawaj na dół. A, jest, w ławicy jest, no. Widzę go. Weź, znajdź go, czy będzie, masz zestaw. Poruszę zestawem, ale teraz już go zgubiłem. A widziałeś, jak fajnie stanął w tej ławicy? Widziałem, no, jak w ławice się wpierdził. No i właśnie to są właśnie wtedy brania, jak on tak stoi. Mam takiego kolegę. To jest bardzo chamskie ogólnie dla ludzi. Jak zim na ryby jedziemy. A to ja też mam takiego. Patryk Bandurski. Ta? Ta, no. Śmiedzi, no ale... taki kurwa, że jedziemy, hamidło. Jedziemy i tam wiesz, idą ludzie. Biorą. Bierze, to twoja stara. No, tak kurwa, się... no, to grubo. No. Ja mówię, nie no, weź się nie odzywaj. No przecież to wstyd. Potem będą mnie wyzywać, że takich buru, jak ubiorę na łódkę. Nie było jeszcze żadnej wyciągniętej. Jedno branie z jednym. Patrz, idzie. Do góry. Widziałeś jak odwrócił? Widziałem się jak odwrócił. No już było, czekaj. Dobra, on tu poszedł. Ja też zamuliłem trochę, kurwa. Ale zainteresował tak, się, tak, no. Tak, zdecydowanie zainteresował się, no. Ja się boję, kurwa, ruszyć w tym momencie. Spokojnie, musisz przełamać tą barierę. Zajeb, no. Tu, teraz tu jest, do góry. Patrz jak śledzi. Idzie za nim, no. Kurwa, odpuścił, no. Kurwa, no. I ja jeszcze wszystko ręką wam zasłoniłem, kurwa, widzowie. Widzisz, trzeba trochę popracować wędką. Aha, to... dobra, to teraz spróbujesz sam już, kurwa. Nie, po prostu on, wiesz, poszedł w prawo, trzeba troszkę lekko kierać w prawo. No. Ale tak, zakręcał, tak. My w tą, on w tą. I szedł. I nie chce, kurwa, jebnąć, jeba. Może trzeba mu tak lekko, kurwa, dzyndznąć, kurwa, tym. Oj, nurkuje znowu śmieć jebany. Dawaj. Dobra, idziemy tak do niego. On teraz idzie do góry. Patrz. Widzisz, jak podnosił go do góry? Aha. No dobra. Podwin na razie. No, przechytrzył nas. No ale ładnie, co? Zawracał ale się. Był, no zawracał. Parę razy zawrócił za kurwa za żywcem. Zabrakło kurwa u niego minimum chęci, żeby zajebał. Ale jeszcze kurwa się dzień nie kończy, spokojnie. Jeszcze szansa. Jest kurwa, ja bym powiem tak, że jest taka ekscytacja, jak widzisz na żywo podgląd i widzisz jak ta ryba podchodzi i tak dalej, już tak cię kurwa korcił i zarajebli nagle i chuj. Chuj, fajne uczucie. Grudzień, Hiszpania, widzowie. Jedziemy do Hiszpanii w grudniu. Chociaż na 3 dni. Poruszaj ten zestaw. No co za kurwa śmieć. Obżarte te kurwy są, bo nie wiem. No ten był taki 1,5-metrowy, nie był. Pod samym ryjem miał kurwa i nic nie zrobił. Nie zareagował. Ja czuję kiedy trzeba zjechać, a ty nie wiesz dokładnie. No dobra, on tu otwiera pysk. Chuj, minął się. To kurwa ślepe sumy jebane. Że im ta ewolucja kurwa nie da jakiegoś wzroku lepszego, to nie wiem. Staram się złapać coś. Dziady co tu kurwa dzisiaj były na ten, za sandaczami, to pizgali je po głowie kurwa z główek i ogłupione teraz są. Położył się na mnie. A idzie dnem, no. To jest fajna ryba. Ładna, no. Tak pod dwóje. Co on robi? I zawraca nagle. Jebane.
Ale jakie pigułki robi. Te ryby to naprawdę. Tak naprawdę tylko ta jedna ryba tak idealnie nam stanęła pod ta, dyskawę, no. Nie? Jedną ręką kurwa zatniesz? Jak, normalnie. Ty no miał pod ryjem, patrzcie. Patrzcie to. Jebnie to kurwa. No ma nad głową, nie chce i chuj. O. No, wącha. No, wącha. No nie, nie bierze po prostu. Ty wąchał go. No masakra. No, no i widzicie nas... widzowie, no kurwa, to czasami tak jest. No może się zesrać i nic. No i nie, da, nie chcę, jeszcze to nie sprawdzić, chcę. Czy to krom, czy to płotka, miał tyle czasu, co nie? Masakra, ja pili. Na bango podotykał wąsami. A on jeszcze sprawdzi, ile waży. A już tak blisko było. No to fajna ryba. Bliżej się nie dało. Trzymaj. Ty zanurkował od razu w dół. No. No, co za kurwa szmata jebana. No, to było idealne na płynięcie. Pod sam ryj dostał. No, tak. No idealnie. Centymetr od ryja miał. I od razu se w dół zanurkował. No nie chcę, no nigdy się nie wyczarujemy chyba z tego. No niestety. Ten most na koniec jeszcze chcę. Zobaczymy, co jak mówisz. Ostatnia miejscówka. Tak. Ciągniemy łódkę, jak chcesz możemy zjeść, jak nie, nie musimy jechać. To... Ja chyba na hotel będę walił. No. Przy tych słupach, kurwa, to jest tak stresujące, że jak jeszcze nie swoim sprzętem się łapie. Opuszczaj. O, widzę go, w którego chodzi, no. Pod nim jeszcze jeden jest. Trzy są obok siebie i chuj. O kurwa, uderzyłem mu w głowę. Zabrałem mu w głowę, kurwa. To ten będzie miał uraz, kurwa. Ten będzie na pewno miał uraz, no. Palce zdrętwiały już dlatego. Dawaj. Stop. Niżej wędka. Ojo, odwrócił się i chuj. Ale już ogarniesz, widzę. No jebnie. Obrócił się? Nie, nie obraca nie. Się nawet. Wyjebane ma. No mają totalnie w picie. Co za gnojki. Ale już to jest kolejny, który dostaje idealnie pod ryj i nic, zero reakcji. Albo się odwracają i uciekają, albo ma, baczy się i ma w dupie, nie? Tragedia dzisiaj z nimi. Nie udało nam się trafić na dobry okres. Ale spokojnie, jeszcze tu wrócę. No szkoda, że zero, ale chociaż fajnie było widać tego. Dobre i tak będzie na filmie, żeby pokazać, że czasami po prostu jest taki okres. Chociaż u mnie ostatnio dużo takich samych filmów, gdzie się tłumaczę, że po prostu nie brały. No ale tutaj już będzie widać na Echosondzie, że idealnie pod ryj dostawały. Co możemy Michał powiedzieć? No nie udało się, takie jest wędkarstwo. Ale spokojnie, to nie pierwszy, nie ostatni raz, że takie wyprawy się wdrożają. Ja ci powiem tak, no ja na szczęście przywykłem, nie? Do takich momentów, także ja nie mam totalnie za złe, że nic nie złapaliśmy. Fajnie było, fajne widoczki, fajnie było popływać. Pogadaliśmy se fajnie. Tak, masz blisko, to będziesz w okresie letnim, jak już będzie się działo od kwietnia, przyjeżdżał. No. Dajesz mi cynka, że tak. Ten, że coś się tam dzieje, tego. Tak. Wsiadam kurwa w bryczkę i napalam. Dokładnie. Ale każdy wyjazd na ryby to jest dobry wyjazd, bo lepiej siedzieć na rybach niż w chacie gapicie w telewizor. Każdy taki wypad to jest zdobyte doświadczenie, które napływałem, który może się przydać, nie? Wracamy na hotel.